Siemka, z tej strony Staleksi i nagrywam nowy odcinek, kolejny odcinek z GTA San Andreas. Bo teraz jest taka sprawa. Moja mama gdzieś posła na chwilę do apteki, więc stwierdziłam, że wykorzystam tą chwilę i nagram dla was odcinek z GTA San Andreas, mam nadzieję, że zdam za. No bo w sumie tutaj zrobimy na szybko taką jedną rzecz, którą chcę zrobić, a mianowicie... No bo dajcie sobie w klubie, wiem, że to jest totalnie rzecz niewymagana, żeby tą grę skończyć na 100%, no ale jak robimy wszystko, to robimy wszystko. Zamierzam pokazać wszystko, co w tej grze jest następne. No w zasadzie, jak widzicie, Sidzej ma nową stylówkę. Wiem, dziwnie wygląda, ale w sumie to mówiłem, tak? Za bardzo to nie obchodzi mnie tak wygląda, ale żeby faktycznie była jakaś różnorodność, to czasami będę go przerabiać na różne stylówki. No bo co powiedzieć, tak będzie krótki, bo tutaj jedynie pokażę wam taniec w klubie. Pokażę wam taką rzecz poboczną, którą ona ma zarobić, choć no, tak naprawdę nie jest to w ogóle wymagane, żeby tą grę na 100% skończyć, no ale zrobić coś takiego można, no i wam to teraz pokażę w tym momencie. Tutaj Sidzej może pokazać swoje zdolności taneczne. I wystarczy się z całkami. No i tak samo można nabijać wyniki, no jeśli chodzi o taniec. Ja tak ewentualnie można sobie tańczyć. Robić rekordy, jeśli chodzi o taniec. No i istotne jest to, żeby wciskać te przyciski na czas. Więc można do klubu przychodzić z dziewczyną. No to wtedy trzeba przebić jakiś wynik taneczny. Ale tutaj świetnie by się odnalazła Leila z Wings. Ona by spróbować mogłaby nowo też się zatańczyć. Bo wiesz, to muzyka jest naprawdę autorskie, ale trudno. Jak dostanę, to dostanę. Nie będę akurat tych praw autorskich ciągać. Mam tylko nadzieję, że tego nie pozoruję. Bardzo, bardzo. Możesz teraz tańczyć do innej, trudniejszej melodii. O właśnie, możemy tańczyć do innej melodii. To pokażę wam jeszcze to taniec do innej melodii. No, teraz mamy piosenkę z Bounce FM. No, ta piosenka to będzie gra, gdy będziemy wykonywali jedną myśl do Udzielołka. No ale to chyba ostatnia taka ruda taneczna. Dalej to nie ma trudniejszej muzyki. Trudniejszej muzyki w sumie tutaj. Nie jest to trudne. Tylko nie wiem, czy tutaj trzeba jakiś wynik przebić jeszcze. Być może. Ale wydaje mi się, że raczej nie tutaj. Jedynie mamy dwie piosenki, do których możemy tańczyć. Not bad.
No to się uda zabić 6 tysięcy. Ale chyba raczej nie, bo trochę to zabraknie. Do 6 tysięcy. A, nabrało, ma, brakowało do 6 tysięcy. Ale tutaj chyba raczej nie ma czegoś takiego, że jest kolejna muzyka, która ewentualnie gra, tylko po prostu mamy te dwie nutki. No to nam ocywidnie wybije procentowość, ponieważ nie jest to wymagane na, do 100% gry. No ale można sobie tak podać też w klubie. Do tych dwóch nutek właśnie. Ale kolejny piosenek nie ma. Więc to by było na tyle. No to taki krótki odcinek, no ale chciałem wam pokazać te tańce. A jeśli chodzi o to, co będzie w kolejnym odcinku, to w kolejnym odcinku wracamy, będziemy robili fabułę wreszcie. Wracamy do fabuły i w kolejnym odcinku będziemy wykonywali misję dla Big Smoke'a. Dla Big Smoke'a będziemy robili misję. Ale to jest w kolejnym odcinku. Sobie tutaj zaparkuję motorek. Za motocykl. A jest to kogoś, oczywiście zabijemy z łopaty, bo zapomniałem na początku to zrobić, to teraz zrobię. Zabiję źródka, zabiję źródka. Źródek tu jest. Zabiłam źródka. Ja to ciebie zabiję. Jak ja uwielbiam łopatę, no po prostu łopata jest najlepsza, dobra. Idziemy do tego safehouse'a. No i kończę odcinek, to będzie na tyle. Krótki odcinek, no ale taki krótki odcinek chciałem wam nagrać teraz. A w kolejnym odcinku zwracamy do fabuły, więc odcinek będzie dłuższy. To będzie na tyle. Bywajcie.